Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto oczywiście ponownie Skyrim. Trochę dużo tego ponownie. No i w dzisiejszym epizodzie naszym celem będą negocjacje pokojowe, by raz na zawsze zażegnać kryzys smoków przez uwięzienie jednego z nich w Białej Grani, wiecie, w Smoczej Twierdzy czy jakoś tak, czy w Smoczej Przystani. Zresztą mniejsza o to. Bez zbędnych właśnie marudzeń, gadań. Lecimy do Siwobrodych, błagać ich o pomoc, tego typu sprawy, wiecie, zobaczymy jak wyjdzie. Na wstępie powiem, że postaram się zakończyć to wszystko jak najbardziej neutralnie, bo akurat słyszałem o tym, że tutaj no można wyjść neutralnie albo stronniczo. Ja postaram się, żeby to wszystko było nie stronniczo, tylko właśnie neutralnie. Do czego się to sprowadza? Nie wiem. A słyszałem to dosłownie, można powiedzieć, pół godziny temu od znajomym. Tak, od znajomej. Ale dobra, mniejsza o to. Słyszeliśmy krzyk smokogrzmotu. Udało ci się go pokonać? Tak, ale uciekł. Muszę znaleźć jego portal do Sovngardu. Tego się obawiałem. Sądziłem, że to on odleciał na wschód po bitwie. Potrzebuję twojej pomocy, muszę schwytać smoka. To, co wybacza się smoczemu dziecięciu, jest zabronione innym wyznawcom drogi głosu. Ja się zajmę schwytaniem smoka. Ty musisz tylko przerwać wojnę. Nie rozumiesz naszego autorytetu. Siwobrodzi nigdy nie mieszali się do spraw polityki. Rozumiem. Harald Bargrów nie może, dopóki jest wojna. Cię do Alduina, ale bez pomocy Jarla. Obie strony szanują Siwobrodych. Posłuchają. Bartulax postanowił ci pomóc. Oto droga, którą musimy przebyć. Widać, nawet Siwobrodzi muszą się ugiąć przed wiatrem przemian. Niech tak będzie. Powiedz Ulfrikowi i generałowi Tullusowi, że Siwobrodzi pragną się z nimi rozmówić. Zobaczymy, czy jeszcze o nas pamiętają. O, proszę. Dobra. Mniejsza o co. Wiatr prowadzi. I dobra. W pierwszej kolejności pójdziemy tam, gdzie mam już wykupione wejście, że tak nazwę. Inaczej mówiąc, no do generała Tulliusa. Na szczęście już mamy dostęp do samotni. Do wichrowego tronu czy jakoś tak niestety chyba nie mam. Więc będę musiał tam pojechać i poszukać Ulfryka. Tak, Ulfryka. Jeśli się nie mylę. A mniejsza o to. Idziemy najpierw oczywiście do Tulliusa. Nie obchodzi mnie to, Jari. Niezależnie ile razy spytasz. Szukałem cię. Mam dostarczyć coś do twych rąk. Zobaczmy. List. Nie mam pojęcia od kogo, a on nie wspominał. Mówił tylko, że jest twoim przyjacielem. To chyba na tyle. Muszę iść. Nie jestem zainteresowany. Chyba, że przychodzi. Czyli pewnie dostaliśmy list z informacją, gdzie znaleźć słowo do krzyczenia. Ale mniejsza o to. Chodzą pogłoski, że na nowo. Dobra, cicho. Ja tu idę tylko w sprawy negocjacji pokojowych. Niech zga. Dobra. Od kiedy to moi ludzie dają się pałętać samopas każdemu, kto przyjdzie do zamku? Jaki jest powód twojej obecności tutaj? Byliśmy z Helgen. Jasne. Helgen. Któryś z więźniów, jeśli pamięć mnie nie myli. Uwolniono mnie zamiast walczyć gdzie indziej, próbowałem walczyć z sercem, co? Zgadzać. Dobrze. Może porozmawiaj z Legatrykę. Sądzę, że przyda nam się ktoś tak obrotny jak ty. Mało kto wyszedł cało z Helgen. Poza tym na pewno cała ta odsiadka była jednym wielkim nieporozumieniem. Mówię ci, że Ulfric planuje atak na Białą Granę. Porozmawiaj z Legatrykę. Ona zdecyduje, czy nadajesz się na legionistę. Ale dziwna sprawa, bo nie chciałem tego zrobić, ale dobra, mam wiadomość od Siwobrodów. Czego ci zgrzybiali pustelnicy ode mnie chcą?
Na wysokim Hrodgarze odbędzie się rada pokojowa. Dlaczego? Nie ma o czym mówić, póki ten zdrajca Ulfric podnosi broń przeciwko swemu prawowitemu cesarzowi. Potrzebne nam zawieszenie broń do czasu, nie minie zagrożenie ze strony smoków. Będzie z nimi kłopot, ale nie wysłano mnie do Skyrim, żebym się bił ze smokami. Moim zadaniem jest stłamszenie rebelii. Smoki czy nie smoki, ja swoje rozkazy wykonam. Razie smoki są większym problemem niż gromowładni. Ja o tym zdecyduję. Poza tym wszystkie doniesienia sugerują, że gromowładni tak samo jak my super cierpią z powodu smoczych ataków. W porządku. Chwilowo dajemy gromowładnym łupnia, ale jesteśmy za bardzo rozproszeni. Tak to się kończy, kiedy chcesz wygrać wojnę garstką legionów. Gdyby cesarz przysłał mi posiłki, o które prosiłem. A więc zjawisz się na radzie? Dobrze. Pójdę na tę radę siwobrodych. Co by ona nie dała? Jej. Byłby niespełna rozumu, gdyby spróbował. Nie ma tylu ludzi. Dobra, mnie nie interesuje polityka wojenna. Ja chciałem tylko dowiedzieć się, co z siwobrodymi. Co robi smocze dziecię, kiedy zostaje przywołane przez siwobrodych? Czy tu można się normalnie nauczyć? Oj, można. Ale trzeba lat ćwiczeń, dobra. A teraz gdzie jest Ulfric? Wichrowy tron? Nie byliśmy tam jeszcze, więc... Stajni białej granej. Standardowo. Zobaczymy co dalej. Dobra. A halo, gościu? Dobra, chcę wóz. Muszę się dojść do wichrowego tronu. Na wóz i spadamy. Znasz wichrowy tron? Niektóre źródła podają, że to najstarsze miasto w Skyrim. Dobra, jakieś morderstwa, inne sprawy, ale mnie to nie interesuje, ja idę tylko w sprawie... No, negocjacji pokojowych. Chyba drzwi mi strasznie dzisiaj walą. Ale co się dziwić. Mocny wiatr. Z dodatkiem deszczu jest za oknem, więc... Takie dosyć typowe zachowanie drzwi tego typu. Bo taka ciekawostka, mam w pokoju drzwi rozsuwane, nie otwierane normalnie, wiecie, takie przesuwane prawo, lewo, czy tak nazwę. Ale dobra, mniejsza o to, nie znam nazwy, więc więcej może nie będę mówił. Jesz naszą strawę, zanieczyszczasz nasze miasto swym smrodem i nie chcesz pomóc gromowładnym. Ale my nie chcemy. Znowu są jakieś tam kłótnie na tle rasowym. A dobra, mniejsza o to. Dosłownie mniejsza. Ja muszę tutaj tylko iść w sprawie rady pokojowej. Gdybym to powiem szczerze, nawet bym tu nie przychodził. No ale niestety muszę. Muszę, póki co. Zadeklarować. Jest prawdziwym Nordem. Jeszcze przejrzy na oczy. Nie byłbym tego taki pewien. Udało nam się złapać paru gońców z samotni. Wygląda na to, że cesarscy chcą ruszyć na białą grań. Co według ciebie miałbym zrobić? Gromowładni zwyczajnie. Chyba nieważne. Pamiętam cię. Widziałem cię z nami w Helgen. Chcesz do nas przystać? Porozmawiaj z Galmarem. On zajmuje się nowymi rekrutami. Nie po to tu jestem. Przykro mi to słyszeć. Jeśli zmienisz zdanie, porozmawiaj z Galmarem. Co cię do mnie sprowadza? Mam wiadomość od siwobrodych. Najwyższy czas, żeby odwrócili wzrok od niebios i spojrzeli na naszą krwawiącą ojczyznę. Czego oni chcą? Chcą wynegocjować pokój do czasu porania się ze smokami. Naturalnie darzę siwobrodych najwyższym szacunkiem. Smocze naloty to rosnące zagrożenie. Jednak sytuacja polityczna wciąż jest delikatna. Jeszcze nie wszyscy jarlowie popierają mnie jako najwyższego króla. Nie mogę sobie pozwolić na oznaki słabości. Nie zgodzę się na to, chyba że Tullius też się tam zjawi. Shine polityka Alduin powrócił. Alduin?
pożeracz światów opiewany w pieśniach i legendach? Jeśli to prawda, no cóż, to wszystko zmienia. W obliczu takiego zagrożenia być może nawet Tullius zmusi się do rozsądnego myślenia. Więc zjawisz się? Tak. Dam Tulliusowi jeszcze jedną szansę na poniechanie Skyrim i wycofanie się z podkulonym ogonem. Dobra. On o tym wie. Wszyscy o tym wiedzą. Jak długo zamierzasz czekać? Udało się. W takim wypadku nie będę nawet ukrywał. Lecimy na wysoki Hrodgar, robimy negocjacje i na tym będziemy kończyć dzisiejsze spotkanie, bo jednak nam gdzieś będzie krótsze to. No chciałbym na tym po prostu zakończyć wszelkie rzeczy. Wiecie, ostatnie odcinki były strasznie długie, a nie ukrywam czasu też, że dużo teraz nie mam, więc lepiej mieć krótszy odcinek niż w ogóle nie mieć niczego. Dobra. Kolejny zapis i uwaga, uwaga. Udało ci się zatem. Zwolennicy przemocy zebrali się tutaj, w tych murach, których kamienie uświęcone są słowami pokoju. Niedobrze, że się zgodziłem na pertraktację. Siwobrodzi nie powinni się mieszać w takie sprawy. Nie martw się. Nakłonię ich do zwarcia pokoju. Śmiem wątpić. Może i odłożą broń na chwilę. Ale tylko po to, by zebrać siły przed następnym rozlewem krwi. Jeszcze nie znużyła ich wojna. Wręcz przeciwnie. Znasz starożytne norskie określenie wojny? Niekończąca się pora roku, jak zresztą widać. Ale nie ma co żałować. Jest jak jest. Zajmij miejsce u stołu obrad. Zobaczymy, jaką to mądrością uraczą nas wojownicy Skyrim. Dobra. Zobaczymy w ogóle, jak to będzie. Żeby nie był, powiem wam szczerze, może to być ciężkie, żeby wyszło idealnie, neutralnie. Wiesz, po co tu jesteśmy? Wpuścisz nas, czy nie? Okej, słyszałem chyba delfina, ale mniejsza o to. Siadamy i zobaczymy, jak to wyjdzie. No, wyjdzie, tak. Ha. Coś się zbugowało, czy jak? A nie, dobra, jeszcze siwo brodzi muszą przyjść. Oczywiście kufle. Tylko niestety puste. Dobra, zobaczymy, jak to wyniknie. I miejmy nadzieję, że potem już będzie koniec całej przygody, bo nie ukrywam, pomału mnie zaczyna Skyrim z moim głupim łobaczekiem zaczynać męczyć. Ale dobra. No, w tym momencie może tym się nie będziemy zajmować. No i jest delfin. Skoro wszyscy już są, prosimy o zajęcie miejsc. Mam nadzieję, że wszyscy przybyli nie. W duchu. Znieważasz nas, przyprowadzając ją na rokowania? Twoja jeszcze zaczyna. Czy nie wyznawców Talosa? Nie trzeba było długo czekać. Dyplomatycznie. Mam pełne prawo być przy tych negocjacjach. Muszę upewnić się, że nie zostanie tu uchwalone nic, co łamałoby postanowienia Konkordatu Bieli i Złota. Należy do cesarskiej delegacji. Nie będziesz mi dyktować, kogo mam zabrać na naradę. Proszę, jeżeli będziemy negocjować warunki negocjacji, to niczego nie osiągniemy. To chyba dobra pora, aby Smocze Dziecię podzieliło się swoją opinią na ten temat. Na Brodę i Smireale ci cesarscy dranie mają tupę, nie? Kto by pomyślał, że przyjdzie mi siedzieć przy jednym stole z tą dziwką z Talmoru? Albo ona, albo ja. A ty Talmurczyków nie powinien tu być? Nie, a co w tym złego? Poza tym Tullius też tak naprawdę nie chce jej tutaj. Może i tak, ale przyprowadzenie jej tutaj to celowa prowokacja. Tullius musi wiedzieć, że nie damy sobą pomiatać. Jak będzie pomyśl Tulliusa później, tak będzie musiał ustąpić pola. Wiecie, no nie wiem co wybrać, ale tak chyba jest moim zdaniem rozsądniej, patrzę na to, że ma być neutralnie, jeśli ona jest w sumie częścią cesarskich, tak naprawdę musi tu być, żeby oni nie mieli problemu, to w ten sposób może będą musieli lepiej negocjować
Dobra, niech będzie w ten sposób. Mam wrażenie, że to błąd, ale przychylę się do twojej oceny w tej sprawie. Będzie tylko obserwować, nic poza tym. Nie negocjujemy z nią, zrozumiano? Skąd ta wrogość, Ulfriku? W końcu to nie Talmor pali wasze farmy i zabija waszych synów. I ona ma niby być po naszej stronie? Nie, nie tym razem. Skoro już to ustaliliśmy, możemy rozpocząć? Na początku chciałbym coś powiedzieć. Okej. No to do dzieła. Jedynym powodem, dla którego zgodziłem się uczestniczyć w Radzie, jest zagrożenie ze strony smoków. Nie ma o czym rozmawiać, jeżeli cesarstwo nie zgodzi się odstąpić od bezprawnych rozmów wobec wolnego ludu Skyrim. Wiedziałam, że się nie oprze. Aby podpisać zawieszenie broni, które pozwoli smoczemu dziecięciu rozprawić się ze smokami. I to tyle. Uważam, że sama zgoda na rozmowę z cesarstwem to wystarczająco hojny gest. Skończyłeś? Przyszedłeś tu perorować? Czy możemy przejść do rzeczy? Będą się tak ciągle kłócić? Miejmy to już za sobą. Możemy zaczynać? Jarlu Ulfriku, generale Tuliusie, taka rada nie zebrała się nigdy wcześniej. Zjawiliśmy się tutaj na prośbę smoczego dziecięcia. Proszę, aby wszyscy uszanowali ducha wysokiego Hrodgaru i zrobili co w ich mocy, aby w Skyrim zapanował trwały pokój. Kto pragnie rozpocząć negocjacje? A nie wiem, co mam powiedzieć. Bierzmy się do dzieła. Chcemy kontroli nad Markartem. To nasza cena za zgodę na zawieszenie broni. Po to tu jesteś, Ulfriku? Ośmielasz się pluć w twarz siwobrodym, wykorzystując tę radę do własnych celów? Elisir, zajmę się... Generale, to niedopuszczalne! Nie bierze pan chyba tego żądania na poważnie. Mieliśmy się tu zebrać, by omówić warunki zawieszenia broni. Elisir, powiedziałem, że się tym zajmę. Ulfriku, nie możesz przecież oczekiwać, że oddamy ci Markart przy stole obrad. Liczysz, że dzięki Radzie dostaniesz to, czego nie zdobyłeś w boju? Czyż nie? Z pewnością się zaczyna. Ja, Ulfric, nie oczekuję czegoś za nic. Tak, to byłoby do niego zupełnie niepodobne. Zaraz, generale, chyba nie zamierza pan tak po prostu oddać Markartu w ręce tego zdrajcy. Tak, cesarstwo odpłaca nam za lojalność. Dość. Po pierwsze, wyjaśnijmy sobie coś. Ta rada to nie był mój pomysł. Uważam, że to strata czasu. Jesteś super. Zdrajcą cesarstwa i zasługujesz na śmierć. Ja przynajmniej będę negocjować w dobrej wierze. Skoro jesteśmy tu na twoją prośbę, chciałbym się dowiedzieć, ile wart jest dla ciebie Markart. Oj. Pięknie, ma najlepszym miutwcem Skyrim. Markart ma srebro, jeśli się nie mylę, więc może to być dobry pomysł? Rift pomogłaby zapewnić łączność z Syrodyl i zagroziłaby południowej flance Ulfrika. Ulfriku, słyszałeś, co powiedział? Złożyliśmy ci uczciwą propozycję. Demon wstaje znowu. Poważnie, czy po prostu przyszedłeś się pokazać? Smocze dziecię, spodziewałem się po tobie więcej. Przybyłem tu w dobrej wierze, a okazało się, że na każdym kroku pomagasz cesarstwu. Aha. Co do ciebie, generale Tuliusie, to widzę, że Galmar miał super, rację. Zepsułem. Rozmowa z cesarstwem jak zwykle do niczego nie prowadzi. Jeśli uważasz, że zdołasz utrzymać Markart, to łudzisz się tak samo jak cesarz, kiedy oddawał naszą wolność Talmorowi. Nie, ja chyba nie umiem negocjacji. Nigdy więcej nie ugorzy się przed waszym zakłamanym cesarstwem. Chodźmy, Galmarze. Powinienem był cię posłuchać. Ulfriku, zawsze byłeś głupcem. Taki z ciebie dyplomata, jak i wojak. Przestańcie. Czy jesteście tak ślepi na zagrożenie, że nie jesteście w stanie zażegnać swoich błahych sporów? Oto jesteście, kłócąc się o nic. Podczas gdy los tych... No nareszcie ktoś mądry się znalazł. Delfine, on jest z tobą? Jeśli tak, to lepiej mu powiedz, żeby powściągnął język. Jeflon, ci znają? On jest ze mną. I radzę wam, byście wysłuchali, co ma do powiedzenia, zanim zrobicie coś nieco. Ciekawa sprawa. Wy nie rozumiecie zagrożenia?
Nie wiecie, co oznacza powrót smoków? Alduin powrócił, pożeracz światów. Nawet teraz żywi się on duszami waszych poległych towarzyszy. Staje się coraz potężniejszy wraz ze śmiercią każdego żołnierza w tej bezsensownej wojnie. Czy nie potraficie choćby na chwilę odłożyć na bok swoich niesnasek, stojąc w obliczu śmiertelnego zagrożenia? Bardzo ładna przemowa, ale co to ma wspólnego z... Jeżeli ma rację co do Alduina, to obydwaj mamy tyle samo do stracenia. Pamiętaj o tym, Tulliusie. Wracając do zasadniczej sprawy. Nie próbuj mi przemycić owczych szczyn w butelce miodu. Takie warunki są nie do zaakceptowania. Na pewno coś ci chodzi po głowie. A żebyś wiedział. Oddaj nam Hjalmark i zabierz ze sobą Idgrot Babokruk. Sorli Kamieniarka przejmie rolę Jarla Mortalu. Ulfriku, kiedy skończysz z tymi żądaniami? Oczekujesz, że oddam ci cały Skyrim? Najwyraźniej nie mam wyboru i muszę pozwolić zdecydować smoczemu dziecięciu, mimo że zaczynam wątpić w twoją uczciwość. Co powiesz, smocze dziecię? Co? Chyba coś zepsułem. Ale dobra, niech będzie, że tak. Słowa prawdziwego syna Skyrim. Sądzę, że to najuczciwszy układ, na jaki możemy liczyć. Wygląda na to, że doszliśmy do porozumienia. Jarlu Ulfriku, generale Tulliusie. Tak się przedstawiają omawiane warunki. Markarth zostanie przekazany siłom Ulfrika. Jarl Igmund ustąpi z tronu, a jarlem Markarthu zostanie Todgworm Srebrnokrwisty. Gromowładni wycofają się z Rift, umożliwiając cesarskim wojskom nieograniczony dostęp do terytorium. Jarl Laila Prawodawca ustąpi z tronu, a jarlem Pękniny zostanie Maven Czarna Róża. Hjalmark zostanie oddana Ulfrikowi, a rolę jarla przejmie Sorli Kamieniarka. Czy obie strony się zgadzają? Synowie Skyrim dotrzymają swojej strony umowy, o ile cesarstwo dotrzyma swojej. A ty, Elsif? Podobają ci się te warunki? Mów śmiało. Generał Tullius tylko czeka na twoje rozkazy. Nie mam nic do powiedzenia temu mordercy. Generale, wiele razy dowiódł pan, że los Skyrim leży panu na sercu. Wierzę, że pańskie działania mają na celu ochronę naszych interesów. Dziękuję ci, Elisif. Doceniam twą lojalność. Owszem, cesarstwo może przystać na takie warunki. Na zawieszenie broni do czasu spacyfikowania smoków. Ulfriku, po tym przyjdzie czas zapłaty. Możesz na to liczyć. Chodź, Kalmarze. Mamy dużo do zrobienia. Smocze dziecię. Oddanie Markarthu to sroga cena za zawieszenie broni. Mam nadzieję, że było tego warte. Jarlu Balgrufie, zakładam, że znacie plan smoczego dziecięcia. Tak. Jestem gotowy zrobić swoje. Powiedz tylko słowo, a moi ludzie pomogą ci zastawić pułapkę. Pozostaje jedna trudność. W jaki sposób zwabić smoka do smoczej przystani? Doskonałe pytanie. Nie umknął ci taki szczegół, czyż nie? A, sądzę, że mogę pomóc. Wiecie co, nie wiem, czy mi się udało, czy nie, ale niech będzie, że zostawię taką opcję. Kiedy tobie przyszło aranżować to spotkanie, ja spędziłem ten czas w bibliotece niebiańskiej przystani. Niezgłębiony skarbiec zaginionej wiedzy. Co ważniejsze, ostrza zapisywały imiona wielu smoków, które zabiły. Porównując je z mapą miejsc smoczych pochówków od Delfin, byłem w stanie zidentyfikować smoki, które wskrzesił Alduin. O, a to ciekawe. Dobra, jak nam to pomoże? Nie rozumiesz? Imiona smoków zawsze są trzema słowami mocy, krzykami.
Jeśli wezwiesz smoka przy pomocy głosu, usłyszy cię on gdziekolwiek jest. Dlaczego miałby się zjawić na moje wezwanie? Nie musi tego robić, ale smoki są dumne z natury i nienawidzą odrzucać wyzwań. Twój głos w szczególności powinien zainteresować tego smoka po twoim zwycięstwie nad Alduinem. Sądzę, że najprawdopodobniej nie będzie potrafił oprzeć się twojemu wezwaniu. Dobra, jak się nazywa? A w rzeczy samej. Nie jestem mistrzem głosu, jak ci panowie, ale wszystko zostało zapisane na tym zwoju. Od Ach-Wing, skrzydlaty, śnieżny łowca, napisano. Okej. Te warunki są zadowalające dla nas. Zresztą rodzaj nie powinien. Obawiam się. Przygotuję moich ludzi, gdy tylko wrócę do Białej Grani. Byłem, gdzie naprawdę jest. Jeszcze jedno. Wiemy o Parturnaksie. Czy co? Wiesz co? Parturnaks. Smok, którego przez te wszystkie lata chronili Siwobrodzi. Musi zginąć. Zasługuje na śmierć. I to ty musisz go zabić. Dopóki żyje. Cóż, przykro mi, ale udzielając ci dalszej pomocy, złamalibyśmy przysięgę ostrzy. Dokonaj wyboru, smocze dziecię. Albo jesteś z nami, albo przeciwko nam. Czego on musi umrzeć? Szerszy kontekst. Pomógł Alduinowi w zniewoleniu naszych przodków. Może i ostatecznie go zdradził, ale to jeszcze gorzej o nim świadczy. Nie możemy dać Parturnaksowi sposobności, by z kolei zdradził nas, a potem wrócił do swego dawnego pana. Aha. Dobra, wiecie co? Nie podoba mi się to, w którą stronę zaczyna zmierzać. Ale spokojnie. W kolejnym epizodzie mam nadzieję, że poznamy już ostateczne elementy związane z fabułą Skyrima. I no, że w końcu to zakończymy wszystko i raz na zawsze powiem tyle, że udało mi się przejść Skyrim Boba Jackiem poza jedną właśnie tam niewielką wpadką. No ale póki co ja wam bardzo dziękuję, mam nadzieję, że udało mi się to zrobić jak najbardziej neutralnie. No i póki co robimy zapis, mówię to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym może już ukończymy Skyrim. No i trzymajcie się. Hej, hej.